Witam serdecznie na przedpołudniowym, a właściwie południowym spotkaniu poświęconym bardzo ważnym dla swoich trzech tak naprawdę filmów. Jednej z najważniejszych decyzji, jaką rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u musi podjąć się w obecnej kadencji, bo decyzja ta dotyczy przyszłości Polski. Nie boję się tutaj takiego wielkiego słowa. Naprawdę w tej reformie chodzi przede wszystkim o przyszłość naszych dzieci i wnuków. Wejść. Podawać. Poprosimy, tak? Może nie będzie potrzeba. A jest. Chciałabym się odnieść tutaj do tego, co powiedziała nam pani Kochan. Otóż zgadzam się z nią w całej rozciągłości, że absolutnie 67 lat jest koniecznością, tak jak są większość moich znajomych, z którymi mam kontakt. Nikogo to nie dziwi, ponieważ no, mamy też wszędzie w różnych krajach swoich przyjaciół, krewnych i zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to absolutna konieczność. Natomiast jest coś, co właśnie niepokoi nas bardzo, co jest moim zdaniem, nie tylko moim, podstawą tego jak gdyby fali niezadowolenia z tych 67 lat. I to chodzi o to, co jest tu i teraz, a mianowicie fatalna organizacja służby zdrowia, gdyby, które leżą u podstaw tego niepokoju, że ludzie, owszem, teoretycznie powinni być zdrowsi, w praktyce jednak, nie mając odpowiedniej profilaktyki, odpowiedniego systemu lecznictwa, tego zdrowia nie pociągną, a nikt nie przekona. Proszę Państwa, ja mam 58 lat. Z tych Waszych rubryczek tutaj widzę, że to ja będę najbardziej poszkodowany przy wyborze na 67 lat pracy. Czyli praktycznie rzecz biorąc, w trakcie mojej pracy podwyższono mi wiek o 2 lata, nie dając prawie że nic w zamian za to. Powiem tak, ja w sumie uważam to, co przedstawiła pani Kochan, to wszystko jest zupełnie inaczej i z niczym się tutaj nie zgadzam. Chciałem się dowiedzieć, co rząd robi, żeby zatrzymać tą młodzież, której dała wykształcenie, dała podstawy, całkowite podstawy. Ja pytam się córki, córuś, ty wyjedziesz, a kto mi zapali świeczkę na moim grobie? Ona mówi, tato, skoro rząd zatrudnia ludzi, którzy mają emerytury i renty i jeszcze mogą to robić. Jeden człowiek ma pracę, ma 5000, ma 2 dzieci, państwo dopłaca mu po 1000 zł, czy ile ma w kieszeni więcej? A ta, co ma 4-5 dzieci, ona jeszcze może chciała z 2 wychodzić, ale mówi, z czego po pomocy społecznej mam się tułać? Jak wielką łaską rządzących był paszport, na który się czekało, dostane, niedostane, czasem w czasy, nawet w demoludach wykupione i wcale nie wiadomo, czy łaskawe panisko urzędujące akurat w komendzie milicji da ten paszport, czy tego paszportu nie da. A dzisiaj denerwuję się i dzwonię do córki, mówię, czemu ty nie dzwonisz do mnie, jest sobota i niedziela. O matko, wylecieliśmy z przyjaciółmi do Paryża. Ja marzyłam o takiej Polsce, moje dziecko to ma. Świat i Europa stoi przed nią otworem. Znam Holendrów, którzy osiedlają się w Polsce, znam Polaków, którzy... Żebyśmy mieli stopę życiową taką, jak w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Chciałabym, ale jej nie mamy. Bo wtedy, kiedy plan Marshalla obowiązywał całą Unię, całe kraje Europy Zachodniej, to nas nie. Wtedy, kiedy oni stawali, znam także takie osoby... Niech pani historii nie opowiada, niech pani... A jeśli pan pozwoli, będę robiła to, na co mam ochotę. I proszę nie być aż tak trudnym recenzentem. Ja wysłuchałam pańskiej opinii. W związku z czym chcę także powiedzieć, że nie należymy do krajów najbogatszych. Wszyscy wojskowi, wszyscy policjanci, którzy mają emerytury dość dobre, pracują w służbach ochroniarskich i tym podobnie. Ile można zatrudnić ludzi? Czy o tym Platforma myśli, ma na uwadze, czy nie? Bo wiem, że to jest bardzo...